Okej, kilka pierwszych sekund muszę zrobić test, ponieważ GoPro jest tak wspaniałe, że nie można mu kompletnie ufać, co i jak. A i co chwila się zawiesza i parowanie w ogóle z aplikacją też jest tragiczne. I syf straszny, aczkolwiek no, nie ma niestety nic na rynku w tych rozmiarach i z takimi opcjami żadnej konkurencji, tak? Także póki co niestety, ale nie mogę zmienić nic. Siódma generacja GoPro nadal nie ogarnia. Dobra, chyba będzie dobrze. Powinno być dobrze. 35 sekund, póki co on cały czas nagrywamy. Dobra. Nagrywamy, no to lecimy. Ogólnie miałem zacząć tą paczkę, ten unboxing, od słów, że fotel mi się dosłownie wali w pokoju. Fotel, krzesło. Krzesło, na którym siedzę ponad 10 lat. I dużo spędzam jednak czasu, codziennie, kilka przynajmniej godzin na tym krześle. A ja kupuję rzeczy, które kompletnie mi nie są potrzebne, ale jednak nie mogę już tak powiedzieć, bo krzesło już jest w drodze, raczej w drodze, jest robione. Ponieważ krzesło, które zamówiłem, jest robione na zamówienie. I nie to, że jest jakoś custom made, po prostu produkcja tych krzeseł dopiero się zaczyna wtedy, kiedy ktoś złoży i opłaci zamówienie, tak? Jest to krzesło medyczne i więcej szczegółów będzie przy unboxingu właśnie krzesła. Dobra, a póki co dobieramy się do paczki z Militarii, militaria.pl. Spierniczyłem trochę, bo przekierowałem paczkę. Będzie ktoś właśnie chciał przekierować paczkę, to pamiętajcie, że tylko do godziny 12. Jak nie do godziny po 12 przekierujecie paczkę, to dopiero na następny dzień będziecie mogli odebrać. Także myślałem, że przekieruję sobie w środę, przepraszam, we wtorek po północy do punktu odbioru. Okazuje się, że było po 12, no i dopiero na czwartek była paczka, tak? Także do godziny 12 na drugi dzień będzie doręczona do wybranego punktu. Natomiast coś czuję, że tutaj będę potrzebował noża. Natomiast jeżeli jeżeli zrobimy po 12 godzinie przekierowanie, no to dopiero na kolejny dzień będzie, tak? Także no ja byłem udupiony, że tak powiem, na czwartek dopiero, także paczkę odebrałem, ale i tak, że tak powiem, szybko. Militaria ogólnie bardzo szybko, błyskawicznie wysyła. To jest mój pierwszy w ogóle zakup z tego sklepu. Ma jakiś tam system punktacji dla stałych klientów i jakieś tam inne berbecie. W każdym razie zawsze chciałem mieć multitoola. W tamtym roku, czy 2 lata temu, sprezentowałem bratu i tacie właśnie tej też marki Leatherman. Nie pamiętam, jaki to był model, to był chyba model Wave. No i też chciałem mieć. Też chciałem mieć coś takiego podręcznego, co mi się zawsze przyda. Pożyteczna rzecz, aczkolwiek no ja się nie zajmuję żadnymi takimi produktami ręcznymi, także prawdopodobieństwo, że będę potrzebował go, jest bardzo mikre, aczkolwiek i tak go chciałem mieć i nie wiem. Szarpnąłem się. Co najśmieszniejsze, że go kupiłem. Dzień później czy dwa właśnie miałem wenę na... Chwila, to jest strasznie mocno jakoś to obwinięte. Jakby nie wiadomo co wysyłali. I zabrakło mi pieniędzy na drugi dzień, żeby kupić krzesło, zapłacić za krzesło. Także musiałem kolejny dzień poczekać, aż pieniądze wpłyną na konto i dopiero krzesło zamówiłem. W każdym razie czas oczekiwania na krzesło wynosi 27 dni, także trochę czekania mam przed sobą, on nigdzie mi się nie śpieszy. Póki co moje krzesło jeszcze, że tak powiem, żyje. Aczkolwiek no całe się jest już rozdygane, hałasuje, strzela i to jest jednak najwyższy czas, żeby go zmienić. Co tu się dzieje? Wypadła nam kabura. Dostaliśmy jakiś gratis, z tego co widzę, od militaria.pl. Nie wiem, czy to jest gratis ze względu, że to pierwsze moje zakupy, czy to po prostu, że duże pierwsze zakupy. W każdym razie jakiś tu gratis jest. Torebkę mamy. Babcia będzie miała na zakupy militaria.pl. Zobaczmy, czy nagrywamy. Nagrywamy. Tak. Militaria Shooting and Outdoor. Trochę tutaj napis jest już powycierany, ale fajnie, fajny gratis. Torebka wydaje się
być całkiem solidna i całkiem czysta, co dla mnie jest bardzo ważne. Tak, później ją wyjdę, wytrzepię. Fajna rzecz. Tu mamy na metce polipropylen 100%. Torba reklamowa. Zawsze na jakieś zakupy, na coś, na słoiki, czy na coś babcia będzie miała. Bo mi się raczej nie przyda. Fajny gest ze sklepu, także ogólnie zdecydowałem się na zakup w militaria.pl, ponieważ jest to główny dystrybutor multituli i narzędzi i innych rzeczy Leathermana. Tool holster stretch to sobie zaraz zostawimy na później. Zostawimy sobie to na później, chociaż tutaj widzę, że będę musiał to przeciąć. Ale nie wydaje się wcale taki duży. Nawet, że tak powiem, ten holster jest całkiem mały. Ale dobierzmy się do głównego gościa programu. Do zestawu. Podły, okrutny, zły. Do zestawu zamówiłem sobie bite, czyli końcówki leathermanowskie. Tak jak mówię, no ja nie będę praktycznie nigdy potrzebował tych rzeczy, aczkolwiek dobrze je mieć. Bo to jest takie uzupełnienie, tak? Tych końcówek tam... mamy tutaj rozpis, akcesory kit for mat. Gdzie jest search. A to ciekawe. Czemu nie ma tutaj modelu search wymienionego? A nie, jest, przepraszam. Nie wiem, o co tu chodzi tak naprawdę. Możemy to otworzyć? Możemy to otworzyć. Dobra. Mamy komplet dwóch bitów. Nie wiem, czemu to się nazywa bit, ale okej. Okay. Na plastikowych tasiemkach. Odłożymy ci na razie tu. Na razie możemy wrzucić tu. I mamy bity. Jak to się wyciąga? Są mocno wciśnięte w plastik. Mamy 7x32, 3x16. Ogólnie to jakieś... Nie ogarniam. Są dziwne. Dziwne są te klucze. Większość jest kwadratowych. Są tu jakieś gwiazdkowe też. Jakieś malutkie imbusiki. A coś ogólnie czuję, że tutaj można niezły set zbudować na jednym tym pasku. Rzeczy takich, które będziemy prawdopodobnie używali, bo jest tutaj cała masa tych końcóweczek tak dziwacznych, że tak naprawdę człowiek się może zastanawiać, czy kiedykolwiek będzie tego potrzebował, tak? W każdym razie no to jest taki komplet, to jest takie uzupełnienie, ale z tego, co tutaj w ogóle widzę, to nie ma tutaj zbyt wiele takich końcówek, które by się nam jakoś naprawdę chyba przydawały, ale mogę się mylić. W każdym razie dobrze mieć komplet tych bitów, no bo nie wiadomo nigdy, jaka śrubka nam się przyda. No i mamy... O Jezu, jest to całkiem rzeczywiście ciężkie. Leatherman Surge. Ale pójdę ogólnie z tym do kuchni, tam mam lepiej, więcej naturalnego światła. Zabiorę tylko to i to. I przejdę sobie do kuchni, gdzie mam więcej naturalnego światła i będzie to lepiej pewnie wyglądało. Zobaczę tylko, czy jeszcze się nagrywa. Nagrywa się. Dobra, holster na razie zostawimy. Bity leathermanowskie położymy tutaj. No i mamy sam Leatherman. Stainless nylon sheath made in USA. 25 lat gwarancji. Także, no jednak 25 lat gwarancji. To jest kawałek czasu, tak? I z tego, co słyszałem, Leatherman nie robi żadnych problemów i militaria, czy inne sklepy też nie robią problemów odnośnie wymiany, tak? Także, no ale mówię, no ja będę tak sporadycznie używał tego, o ile w ogóle znajdę jakieś zastosowanie, ale no chciałbym mieć. Zamówiłem third party brand holster, czyli nieoryginalny holster na kaburę na Leathermana Search, ponieważ to, co przychodzi z Leathermanem, ma tak naprawdę tylko miejsce na pasek, ta kabura, a ja nie noszę
paska. Widać? Noszę paska. Nie mam zamiaru specjalnie nosić paska, bo chcę nosić Ledermana, tak? Sheet made in China. Tu mamy troszeczkę jakieś streczowe miejsce właśnie na jakieś bity. Co prawda zmieszczą nam się tylko jedne, ale idealnie się zmieszczą. Ale tak jak mówiłem, spokojnie można zbudować sobie, bo tutaj widzę, no cała masa jest jakieś w ogóle prostokątne są te bity. Można sobie skompletować w jeden listek takich chyba najbardziej prawdopodobnych, które mogą nam się przydać. Jakieś mini imbusy. W ogóle są tak jakby w oleju. Trochę jakby naoliwione. W każdym razie można sobie zbudować, żeby jeden listek był, a nie dwa, bo... chwila, tutaj czegoś w ogóle brakuje. Teraz zauważyłem, że tutaj czegoś brakuje. Tutaj jest jakiś taki cienias, którego nie mogę wyjąć kompletnie, bo jest... O, teraz go wyciągniemy. Mamy jakiś taki mikrośrubokręcik tutaj, krzyżakowy i zwykły płaski. I w jednym listku jest, w drugim listku już go nie ma. Teraz pytanie, czy tak miało być, czy po prostu brakuje. Tu jest, tu go nie ma. Przejdę się po instrukcji obsługi szybciutko. Zobaczę, czy tam w zestawie jest wyszczególnione, jakie są. Bo to jest jednak dosyć ważna rzecz. Nie po to kupowałem bity, żeby mi teraz czegoś brakowało. 25 lat gwarancji, bla bla bla. Tak, BitKit, czyli mamy ogólnie 21 różnych kluczy, 21 elementów i tak, tu jest zaznaczone, że tutaj jest, a tutaj jest, a tutaj, że tego nie ma, tak? Możemy też przeliczyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, zgadza się. Także niczego nam nie brakuje. Philips Head i tak dalej, dobra. Mamy tu jeszcze coś takiego Bit Driver Extender, jakbyśmy chcieli i coś przedłuży, to się jakoś to pakuje do tego extendera i tak dalej. To jest jakiś kolejny element, który trzeba nosić. Zaraz zobaczymy, czy jestem w stanie włożyć te wszystkie bity w otwory multitoola, który mam ze sobą. No, nie będzie potrzebne na razie. Także tak, fajna kabura, wygląda na bardzo solidną. Nie jest ona z rzepem, bo tu w ogóle nie jest podawane, jaka to jest ta kabura dawana. Niektóre są z rzepem, niektóre są właśnie na zatrzask. Tu jest na zatrzask, ale niestety no, trzeba nosić pasek, żeby go to zamontować, tak? Także no niestety minus. Ten aftermarket, nie aftermarket, tylko z innej firmy kabura. Z innej firmy kabura ma clips, który właśnie można normalnie sobie zapiąć za spodnie, nie trzeba wcale paska nosić, dlatego był właśnie powód zamówienia tego. No i przejdźmy do gościa, do gwiazdy wieczoru, czy południa bardziej. O Jezu, rzeczywiście jest klot straszny. Jest naprawdę ciężkie, jak nie wiem co. Jest strasznie ciężki. Mam nadzieję, że ta waga przekłada się też właśnie na jakość wykonania. Leatherman Surge. Wygląda solidnie. Wygląda solidnie. Nóż otwierany jedną ręką. Jest ostry, jest naprawdę ostry. Od razu to czuć pod palcem. Ostrze wydaje się być nieuszkodzone, chociaż widzę, że tutaj są jakieś takie delikatne jakby zakrzywienie na końcówce ostrza. Lock, czyli zabezpieczenie typu liner, czyli kawałek metalu nam blokuje, żeby nam się nóż nie złożył. Delikatny luz jest. Delikatny jest luz. No, milimetr luzu jest tutaj. Nie ma żadnego luzu lewo-prawo.
aczkolwiek jest luz do przodu troszeczkę, ale no to delikatny jest ten milimetr, chociaż no wolałbym, żeby nie było tego luzu. Tu nie wiem, co tu jest. Ogólnie jest tutaj pewnie cała masa narzędzi. Z tego, co pamiętam, chyba jest... Zresztą w sumie nie pamiętam. Kombinerki nie odbijają. Także jak coś zaciśniemy, to już tak nam zostaje. Chyba, że sobie pomożemy drugą ręką albo palcami jakoś. No wygląda na pewno bardzo solidnie, tak? Mamy drugi nóż. Ogólnie dwa noże są dostępne. Dwa noże są dostępne bez, że tak powiem, bez użycia drugiej ręki. Także możemy nóż rozłożyć, chociaż co prawda ciężko chodzą. Tak samo jest liner. No i tutaj tego luzu w tym nie, też jest delikatny taki milimetr jest. Te zabezpieczenie tego ostrza mogłoby być jednak troszeczkę grubsze, bo jest, no jest naprawdę cienkie. No ale to naprawdę trzeba byłoby dużej siły użyć, żeby no, nam się złożył. Ale no tak, to nie jest, ile ma 2-3 mm, nawet 3 to chyba nie ma tych milimetrów, także jakby troszeczkę tej więcej tutaj stali było, to by jednak się człowiek troszeczkę pewniej czuł. Aczkolwiek no jest, tak, serrated. Nie wiem, jak się nawet po polsku nazywa to ostrze, jest ząbkowane chyba. W każdym razie tak. Ogólnie tutaj jest cała masa rzeczy. No tutaj się nie dostaniemy, bo paznokcie wczoraj odpinałem. Ale... Tu mamy piłkę i ta piłka jest... Ta piłka... O, i tutaj nie ma żadnego luzu. I tak powinno być moim zdaniem wszędzie. Tutaj ostrze nie ma kompletnie żadnego ruchu. Piłka bardzo agresywna. Ostrza są w ogóle z dwóch stron kujące. Także jak mam jakieś coś do przecięcia, to są chyba do drewna piłka, to naprawdę musi nieźle się to wrzynać w drewno. I tak, no tutaj nie było, tutaj było zero luzu. Także tutaj też muszę sobie pomóc. Plastikiem albo... W sumie to nie chcę nic zepsuć. W każdym razie tak, jest na pewno ciężkie, nie wiem ile to może ważyć. Nie mamy żadnej chyba wagi, ale zobaczymy. Może waga śmiga, to od razu byśmy zważyli ile to waży. Ale waży... A niestety chyba się nam nie odpali. Nie. No, coś wspominałem, że waga... Dobra, w każdym razie jest ciężkie. Jest ciężkie, na pewno jak będziemy to nosili gdzieś przy spodniach, to będziemy czuli tą wagę. Bo jest naprawdę, nie wiem, to z pół kilo ma? Może mniej, ale no nie wiem, wydaje się naprawdę być ciężkie. Pierwsza rzecz, która mnie już zaczyna irytować, że jest... No to jest milimetr, może pół milimetra? Może pół milimetra. W każdym razie no jest delikatne... Delikatna jest przerwa między zamkiem a tutaj a ostrzem, blokowaniem ostrza. W każdym razie i na tym ostrzu też tak jest, na tych dużych ostrzach tutaj też jest delikatnie, natomiast na tej piłce, którą wyciągnąłem wcześniej, już tego nie było. Mamy całą masę różnych narzędzi. Coś czuję, że bez czytania instrukcji, a to są nożyczki, bez czytania instrukcji, okej, okay. Teraz tak, nożyczki, powiem tak, nożyczki są szajsowate, a z tego względu są szajsowate, że po pierwsze nie odbijają. To jest pierwsza rzecz. Wydają się być... Powinny być raczej ostre, bo... Widzę, że są ładnie tutaj spasowane. Natomiast nie wiem, dlaczego to nie odbija. Sądzę, że to powinno być w ogóle... może tu jest źle... Dobra, teraz odbijają. Nie wiem, o co chodzi.
Teraz odbijają, coś zrobiłem, nie wiem co zrobiłem, w każdym razie teraz jak najbardziej odbijają nożyczki. I teraz to ma prawo bytu, tak? Ładnie się kroi i odbijają, tak? Nie wiem, czy ten metal, co było z tym tutaj metalem, czy on się zablokował, czy coś. No w każdym razie teraz już śmiga. Także można sobie kroić, co prawda te nożyczki są bardzo malutkie, ale jakbyśmy chcieli coś pociąć, to mamy taką możliwość. Okej, okay, chciałem zamknąć nożyczki, a tutaj też jest blokada. I tutaj też z pół milimetra mamy tej... Aha, dobra. Nie wiem jak to działa, szczerze mówiąc. Nie wiem jak to działa. A teraz ciekawostka, w ogóle tutaj mi się teraz liner nie chce odłożyć. A, dobra. No trochę trzeba tutaj się nagłówkować. Teraz nam sprężynuje i w momencie kiedy zamykamy, to możemy przesunąć w lewo i wtedy ta blokada, raczej nie blokada, a ta sprężynka, ten kawałek metalu, który nam sprawia, że sprężynują nam nożyczki, pozwalają nam zamknąć to. Także fajnie to jest przemyślane. Też nie potrzeba tutaj, ja tutaj próbowałem wyciągać, a tutaj jest, można bez problemu sobie jedną ręką otworzyć te nożyczki. Tylko tak, blokada nam się tutaj nie otworzy, dopóki my nie otworzymy nożyczek i nie przekręcimy tego troszeczkę w tą stronę, o tu. Teraz, chwila, o w ten sposób, teraz możemy do końca, jest blokada wpadła, no i teraz mamy nożyczki normalnie odbijające, także ciekawe. Chwila, teraz muszę w tą stronę, nie, najpierw muszę tu odbezpieczyć, troszeczkę wygiąć, to muszę odbezpieczyć, żeby nożyczki mogły się zamknąć i siup. Tak, tu mam jakiś kolejny nóż, a to jest ten nóż ząbkowany, tu już go widzieliśmy. Mamy linijkę, centymetry, cale. Kompletnie nie wiem jak tą linijką się człowiek ma posługiwać, tak, chyba w ten sposób. Tak, tu mamy 20 cm, że moglibyśmy coś mierzyć. A taki bajer. Tu mamy w środku, mamy jakieś urządzenia, znaczy urządzenia, kolejne mamy narzędzia z tej strony. Mamy wkrętak, śrubokręt płaski, też śrubokręt płaski, ale grubszy, jakiś przebijak mamy. Jest całkiem ostry, bardzo ostry, jeżeli chodzi o ten. Tak. Z drugiej strony mamy więcej tych śrubokrętów. Tu jest jakieś odbezpieczenie czegoś, tylko nie wiem odbezpieczenie czego. Ale tu się coś naciska i tu coś wychodzi, tylko nie wiem co. I z której strony. Tu mamy nożyczki. Tu widzę, że są, muszę sobie pomóc znowu. Tu mamy otwieracz do puszki. Tu jest chyba blokada. Blokada tych narzędzi, mi się wydaje. W każdym razie mamy, jest troszeczkę to naoliwione. Mamy tutaj pierwszy bit, tak? Najbardziej standardowy. Wkrętak, krzyżak. No i to jest miejsce, w które wkładamy te wszystkie nasze wymienne końcówki, tak? Tak jak mówi, ktoś mówi właśnie, że często w dwie kabury, w jedną kaburę dwa zestawy bitów nie wchodzi, ale spokojnie można sobie zrobić zestaw takich najbardziej popularnych tych wkrętaków, bo no to jest cała masa chyba takich, których kompletnie u nas nie ma, na przykład w kraju. Albo po prostu one pasują uniwersalnie do różnych śrubek, czy różnych jakichś wejść. W każdym razie wybrać sobie takie, które no najbardziej są popularne. Tu widzę, że nawet jest... Co najciekawsze, że do samego multitoola nie ma tutaj żadnych końcówek. Trzeba jakiś specjalny klucz dokupować, bo tu jest taka gwiazdka z dziurką w środku. W każdym razie, tak, tu jakiś jest odprysk na metalu. Dużo osób ogólnie mówiło, że z jakościowo, jeżeli chodzi o jakość, to jakaś blokada jest chyba tego, ale... A jest, dobra, teraz jest blokada, tylko pytanie, czemu nam się zablokowało to dopiero teraz? Kiedy otwieracz żeśmy wzięli. O, teraz nam się też zablokowało, dobra. Czyli możemy sobie używać to... Chwila.
W tą stronę już bardziej się nie da otworzyć. Kombinerki są ładnie spasowane, aczkolwiek delikatnie są... Delikatnie... Czubeczek jest taki, że można sobie nawet pojedynczego włoska tu złapać. Spokojnie. Ale wydaje mi się, że one są tak jakby troszeczkę przekrzywione. Tak, są delikatnie przekrzywione. Lewo, prawo. Nie będzie pewnie widać na filmie, aczkolwiek jest tutaj delikatnie problem ze spasowaniem. Jakiś może milimetr różnicy, ale to mówię, złapać możemy nawet pojedynczego włoska. No i mamy tutaj wkrętak, tak? Także nie wiem... A, w ten sposób. Dobra. W ten sposób możemy sobie coś wkręcać. Także mamy ten szybokręt sobie tutaj. Także ogólnie jest możliwości sporo. Nie wiem, co tu się jeszcze ukrywa. W każdym razie przyjemna waga. Zaraz zobaczymy, jak to na pasku sobie siedzi. Jeszcze pewnie całe masy tutaj rzeczy nie odkryłem. To już wyciągałem. Tu jest ta piłka taka agresywna. W ogóle piłka agresywna jest z wymiennym. Można to wymienić. To się odkręca i to się zdejmuje i tą piłkę można wymienić. Jest kilka elementów, które się da wymieniać. Nie pamiętam dokładnie, które. W każdym razie na pewno piłkę i tutaj też przecinak do kabli się da, do drutu. Mamy ten przecinak i ten przecinak tutaj wewnątrz. Można wymieniać. Tu odkręcamy i wymieniamy to, także nie trzeba się obawiać, że się tnie jakieś kable, że się ukruszy nam to. Wykruszy ten metal i już zostaniemy z tym, że tak powiem, do końca narzędzia, tylko po prostu możemy to wymienić, tak? Także fajnie ten. Widziałem nawet na stronie Militarii są te różne i piłki i właśnie do przecinania kabla i kabli ostrza wymienne. Dobra, co my tutaj mamy w ogóle jeszcze w środku? Co my tutaj mamy? A! Coś tutaj mamy w środku jeszcze, czego nie zauważyłem. A! Taki bajer. Mamy w ogóle pilnik. Mamy pilnik. My tu pilnika w ogóle... A, chyba... Nie wiem, zobaczę zaraz. A i tylko mamy tutaj tak naprawdę pilnik. Już w środku nic więcej nie ma. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że można sobie coś wymienić. Bo z tego, co ja tutaj widziałem, to tutaj nigdzie pilnika nie było. Chyba gdzieś się w środku ukrywa, ale nie. Ogólnie tych narzędzi to nie jest jakoś tam dużo. Oprócz tych wkrętaków, noży, widocznie możemy coś podmienić, tak? Możemy coś podmienić. Nie wiem, czy to nie jest właśnie na przykład piłki, nie możemy zamiast tego. Tylko której? Tu jest ta. To będzie chyba tutaj. Zdaje się, że tą piłkę. Tak, to jest miejsce na tą piłkę. Zamiast piłki moglibyśmy mieć na przykład pilnik. Jakby ktoś, nie wiem, bardziej się komuś miało to przydać. Tak, to jest dokładnie na to miejsce. Wchodzi tutaj. Także, no szkoda, że tego nie ma, że tak powiem, już tutaj gdzieś wprowadzonego. Tu mamy najbardziej podstawowy nóż, z którego chyba się najczęściej będę korzystał, jeżeli nie będę miał nic pod ręką. Nożyczki, nóż ząbkowany, na przykład do przecięcia pasów czy czegoś. A tutaj mogę, ta piłka agresywna lub pilnik mogę podmienić. Ale czy mogę podmienić to bez klucza? No to już nie jestem tego pewien. Raczej muszę mieć specjalny klucz do tego, którego nie mam. Także tutaj mamy, już pokazywałem, ale mamy właśnie ten główny, mamy otwieracz do puszki, który jest całkiem zresztą ostry. No i mamy wkrętak, tak? Zmienne wkrętaki. Tutaj możemy sobie właśnie te bity wszystkie używać. Powiem tak, jak na tą cenę, to